Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku programu Rozmowa EH24, a dzisiaj nasze studio odwiedził pan pułkownik Andrzej Puzio, radny miejski Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie pułkowniku, z nami rok rządów zarówno Jacka Sutryka, prezydenta Jacka Sutryka, jak i Rady Miejskiej, w skład której pan wchodzi. Czy mógłby pan podsumować te 12 miesięcy pracy? Tak jak ten czas szybko leci, to już rok, ale w samorządzie jestem od wielu lat, 3 kadencje w Radzie Osiedla Gajowice, aktualnie 1. kadencja w Radzie Miejskiej Wrocławia i jest to niejako uwieńczenie mojej działalności politycznej na tym szczeblu lokalnym. I myślę, że oceniając ten rok, można powiedzieć, że był to dobry rok dla Rady, dobry rok przede wszystkim dla miasta. Mimo tego, że wiele uwag mieszkańcy pod adresem i ratusza, i może Rady Miejskiej mniej zgłaszali, niemniej jednak jest co oceniać. Może przy okazji pan redaktor zapewne zapyta, no co takiego. No ale Rada Miejska ma trzymać pieczę, nadzór nad prezydentem Wrocławia. No już jego chyba oceniać możemy. Tak, tym bardziej, że pan prezydent wygrał wybory w Cuglach, czyli w pierwszej turze. No to znaczy, że mieszkańcy zaufali panu prezydentowi i dali mu ten mandat rządzenia. Jak też pan prezydent realizuje i jak my jako radni realizujemy budżet, bo to przecież wszystko się sprowadza do tego, że jak jest realizowany budżet miejski, bo to są nasze wspólne pieniądze i tymi pieniędzmi trzeba umiejętnie rządzić, prawda? Więc powiem, że budżet jest realizowany jak na tę chwilę i zostanie zrealizowany. Natomiast jakie osiągnięcia ma pan prezydent i Rada Miejska, no to tutaj można to podzielić. Ja bym nie chciał mówić o wszystkim, ale może byśmy to tak ograniczyli do 3 działów, czyli powiedzmy sobie do transportu miejskiego, bo tu jest największe narzekanie mieszkańców i w niektórych momentach słusznie. Drugie to jest ekologia i trzeci, powiedzmy sobie, mieszkalnictwo, bo mamy mieszkania komunalne, za które odpowiadamy i może nie chciałbym o wszystkim, ale może zobaczymy, skoncentrować jak, panie radny, się na jak, jakimś, czy nam, się czy o nam wszystkim czasu wystarczy. Tak, no ale dobrze, no to jedziemy. Transport. Transport. Wrocławianie dzielą się na dwie grupy, na główne grupy, prawda? Kierowców samochodów i pasażerów komunikacji miejskiej. No i jedna i druga ta grupa nie jest specjalnie zadowolona z tego, co Wrocław im oferuje. Mieszkańcy, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, narzekają na kierowców. Kierowcy z kolei narzekają na tak zwane buspasy, które zostały we Wrocławiu utworzone. No i to rzeczywiście tutaj jest kolizja interesów. Ale panie redaktorze, ja często jeżdżę komunikacją miejską i dam taki przykład. Na przystanku autobusowym przy zbiegu ulic Kruczej i Gajowickiej patrzę, podjeżdżają samochody, bo są światła i w tych samochodach osobowych jedzie jedna osoba, góra dwie. Natomiast na przystanku autobusowym stoi osób kilkanaście. Wobec tego wszystko na to wskazuje, że jednak priorytet w mieście powinna mieć komunikacja miejska. No, tramwaj w naszym przypadku i autobus. No i tutaj jest ten właśnie konflikt, że kierowcy mają potężne pretensje i zresztą też słuszne na te korki, które są tworzone przez buspasy. Ale dzięki tym buspasom istotnie komunikacja miejska poprawiła się, bo autobusy jeżdżą w miarę punktualnie, nie jeżdżą punktualnie, ale w miarę punktualnie, a tramwaje dzięki wydzielonym torowiskom jeżdżą już naprawdę bardzo punktualnie. No o ile się nie wykoleją.
A z tymi wykolejeniami to ostatnio pan prezydent, kiedy był w Holandii, mieszkańcy ufundowali panu prezydentowi tort na setne wykolejenie tramwaju. Ale przecież to nie jest wina pana prezydenta. To są pewne zaszłości. Dużo w tej chwili się robi. I takim priorytetem działania w zakresie komunikacji jest remont torowisk. To jest bardzo ważny element i już wiele w tym zakresie się robi, bo została wyremontowana trasa tramwajowa przy ulicy Ślężnej. Został rozjazd wyremontowany na placu Legionów. Ten odcinek od ofiar, przepraszam, nie ofiar, a Orląt Lwowskich do Jana Pawła II, torowisko zostało wyremontowane i kolejne rozjazdy będą remontowane. Także z tymi wykolejeniami, prawda, to będzie eliminowane na pewno, bo to jest priorytet pana prezydenta. Są na to pieniądze. No, panie redaktorze, są problemy z wykonawcami prac. No dobrze, problemów na pewno jest dużo, panie radny, ale czy to nie powinno być tak, że te buspasy wydzielone, torowiska tworzy się wtedy, kiedy komunikacja właśnie byłaby niezawodna, a w sytuacji naszego miasta jest tak, że ograbiono kierowców z części jezdni, powstały, prawda, korki, ich się ma w ten sposób zachęcić, łamane przez zmusić do korzystania z komunikacji miejskiej. Część pewnie by to zrobiła. No i co, wie, wchodzi taki, zostawia taki przykładowy Kowalski samochód w garażu, mówi sobie, a pojadę dzisiaj tramwajem, żeby nie stać w korku, wchodzi do tego tramwaju, bach, wykolejenie. No to nie lepiej było to poczekać na te drastyczne cięcia, jeżeli chodzi o jezdnię, do momentu, aż właśnie szyny byłyby w porządnym stanie? Panie redaktorze, oprócz wymiany szyn, to wymieniany jest również tabor tramwajowy, nowe tramwaje, no i oczywiście nowe autobusy już zakupione i w przyszłym roku również zostanie dodatkowo zakupionych 50 Mercedesów wysokiej klasy, już autobusy, także to będzie zachęcać do przesiadania się też z samochodów i korzystania z komunikacji miejskiej. No oczywiście to jest problem i ten problem jeszcze jakiś czas będzie trwał, bo przecież we Wrocławiu naprawdę tych linii tramwajowych jest bardzo dużo i wymienić wszystkie tory to na dzień dzisiejszy nas po prostu nie stać. A to, że zachęcamy mieszkańców, żeby się przesiadali z samochodów do komunikacji miejskiej, to jest zarazem korzyść dla ekologii, bo smog to jest też tworzony właśnie przez środki transportowe. Mimo wszystko w niewielkim procencie, bo smog głównie tworzą tak zwane kopciuchy i tu przed programem rozmawialiśmy. I o nich porozmawiamy. Właśnie. I proszę, panie radny, proszę powiedzieć o tym pomyśle Rady Miejskiej na wymianę pieców, no tak zwanych kopciuchów, mówiąc brzydko. No oczywiście to, co realizujemy w zakresie ekologii, to wynika z między innymi z uchwały samorządu wojewódzkiego, sejmiku wojewódzkiego, ale również z naszych uchwał Rady Miejskiej. Otóż, proszę Państwa, do 2024 roku miasto przeznaczy na wymianę pieców i okien, a więc docieplenia mieszkań, kwotę 300 milionów złotych. Każdy lokator, który zdecyduje się, a będzie w końcu musiał wymienić piec, miasto jest w stanie dopłacić kwotę 15 tysięcy złotych na wymianę tak zwanego kopciucha, czyli pieca węglowego, na inną formę ogrzewania, czy to gazową, czy elektryczną. Więc najczęściej to te 15 tysięcy wystarcza, że lokator nie będzie musiał inwestować
indywidualnie swoich pieniędzy dawać, praktycznie dostanie to z miasta. Tylko musi wyrazić tę chęć i to jak najszybciej mieszkańcy powinni zgłaszać właśnie tę chęć wymiany. Możesz wymiany zgłaszać? Tak, oczywiście i Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego podjął już działania i będą się odbywały indywidualne spotkania z mieszkańcami, z lokatorami, najemcami, tłumacząc, jak to robić, gdzie składać odpowiednie wnioski. No oczywiście również te spotkania będą prowadzone w radach osiedla, a więc te jednostki pomocnicze się do tego włączą. Bo to mało tego, to nie tylko tu chodzi o wymianę pieców, jest jeszcze tak zwany program Kawka, który jest aktualnie realizowany. No, opozycja zarzuca nam, że na dzień dzisiejszy jest to w 50% realizowane, ale to nie zależy tylko od urzędu, a również to jest uzależnione od najemców mieszkań. No tak, no, I przepraszam, i dotyczy to, ta wymiana nie tylko dotyczy najemców lokali komunalnych, nie. Również indywidualnych domków, prawda, także to jest generalnie dotyczy całej substancji mieszkaniowej. I jeszcze jeden jest bardzo ważny tu moment, również istnieje możliwość wymiany stolarki okiennej i na to miasto... Przez nieszczelne okna ucieka ciepło. Dokładnie, to... miasto dopłaci kwotę do 5000 zł, czyli reasumując, 20000 zł może otrzymać lokator na zmianę formy ogrzewania swego mieszkania, domu. No dobrze, ale co się stanie z takimi ludźmi, którzy machną na to ręką, bo powiedzą, że im się nie chce wymieniać, a mam ten piec, mi się on podoba, całe życie nim palę śmieci, to co znajdę, prawda, wokół posesji, nie będę nic wymieniał. Co to wtedy? Niech ten piec sobie jak taki bardzo ozdobny zostawi, jako prawda, jakiś taki element tego mieszkania, ale jednak prędzej czy później dojdzie do wniosku, że trzeba to wymienić. Zapewne będzie to już obowiązkowe, także to nie, że tak sobie ktoś tak zostawi. Będzie płacił kary, po prostu. No właśnie. Jak będzie... Bo marchewka jest tutaj widoczna, no ale chyba tak, kij też się przyda. A kij w postaci Straży Miejskiej, która jest wyposażona już w drony i za pomocą dronów będziemy śledzić takie właśnie miejsca, gdzie nie zostały wymienione piece, prawda, ta forma ogrzewania, no i będą nakładane kary. To nie wiem, czy się to będzie tak bardzo opłacało, jeśli zapłaci raz mandat, drugi, trzeci, a w końcu wyląduje w sądzie i zostanie nałożona wyższa kara. Także tutaj to dajemy marchewkę, ale i będzie kij. Zobaczymy, czy z tego kija będzie trzeba korzystać, no, znając życie i Polaków, i Wrocławia, no to będzie chyba z tym problem. Nie czarujmy się, nie każdy będzie chciał sobie wymienić ten piec po dobroci. Natomiast do Państwa apelujemy, skoro Pan Radny mówi, że już można składać wnioski, tak. No to proszę Państwa, 15000 zł za piec, 5000 zł za wymianę okien, no to jest to gra na pewno warta świeczki, a przynajmniej zastanowienia się i konsultacji chociażby w Urzędzie Miejskim. Pewnie w radach osiedli też można dostać na ten temat informacje. Zachęcamy do tego, bo walczyć ze smogiem musimy wszyscy i nie czekajmy na ten kij pana pułkownika. Lepiej tutaj nie ryzykować. Panie redaktorze, otóż pracownicy Departamentu Zrównoważonego Rozwoju będą odwiedzać lokatorów w domu i uświadamiać ich, jak to zrobić, do kogo się zwrócić, jak wypełnić taki wniosek, to wszystko miasto wychodzi naprzeciw ekologii. No, także to jest dla nas bardzo, bardzo ważny element. Panie pułkowniku, czyli co, za 5 lat nie będziesz we Wrocławiu smogu? Jest taka szansa? Bo mi się wydaje to nierealne, no ale... No, mnie się wydaje, że jeszcze są inni truciciele.
nie tylko tutaj piece, ale kierowcy jeszcze, a jeszcze są zakłady pracy, które też tamte różne substancje emitują w powietrze. Także to do końca zapewne się nie uda, ale proszę zwrócić uwagę, że jak są komunikaty te pogodowe i jak wygląda sytuacja smogowa w miastach, to Wrocław już wygląda nie najgorzej. W porównaniu do Rybnika czy Krakowa, to jesteśmy na zielono, o tak bym powiedział. Jak jest chyba, jak są wakacje, panie pułkowniku, bo w poprzednim roku my byliśmy najbardziej zanieczyszczonym, zadymionym miastem na świecie. Nawet wyprzedziliśmy jakieś chińskie i postradzieckie miasta, no, które są zanieczyszczone od zawsze. No, nie ma się czym chwalić. No, na zielono jesteśmy, jak słońce świeci, jest ciepło, to wtedy nie pali, to może wtedy jesteśmy na zielono, ale na co dzień w zimie, no niestety, statystyki są fatalne, ale zostawmy to. Liczymy na to, że uda się to zmienić. Jest na to trochę czasu, są na to pieniądze zagwarantowane. Są pieniądze, 300 milionów do 2024 roku na ekologię, na właśnie na wymianę pieców i tak dalej miasto wyda. Więc jest to duża kwota, ale powinno to wystarczyć. A jeśli braknie, to... Jasne. Pan radny jest inicjatorem bardzo ciekawego pomysłu, mianowicie otwierania ogrodów, rodzinnych ogrodów działkowych na Wrocławian. No bo jak wiadomo, teraz jest tak, że one są otoczone siatką, nieczęsto drutem kolczastym, wejść tam nie można, trzeba mieć kluczyk, a jak już ktoś wejdzie, to później nie wyjdzie, trzeba skakać przez płoty. Terenów zielonych tego typu we Wrocławiu, nawet w centrum, jest mnóstwo. No i co? No i na Gajowicach udało się doprowadzić do tego, że każdy wrocławianin może wejść na taki ogródek, na takie ogrody działkowe, może tam spacerować, nie przeszkadzać, prawda, osobom, które tam pielą sobie grządki. Miasto wybudowało, zdaje się, plac zabaw za publiczne pieniądze, wyremontowało alejki. No i jak to? Sprawdza się ten pomysł, czy nie? Tak, jesteśmy, to znaczy jest to jeden z punktów w programie pana prezydenta Sutryka wyborczym i również moim, bo z jednego okręgu wyborczego startowaliśmy, z pierwszego okręgu wyborczego i między innymi to był właśnie apel działkowców o to, żeby wspomóc ich w remoncie ogrodu, to znaczy konkretnie alejek i placu zabaw, bo to jest jeden z nielicznych ogrodów we Wrocławiu otwartych dla mieszkańców. No i tam naprawdę w okresie letnim to przemieszczają się tabuny mieszkańców, mamy z dziećmi w wózkach, czy też w pieszo spacerują, a te alejki były w opłakanym stanie. I przewodniczący tego ogrodu zaprosił między innymi pana prezydenta na spotkanie. No i pan prezydent zobaczył rzeczywiście, jaki jest stan tych alejek i zdeklarował, że skoro ogród jest otwarty, a więc jest to taka forma parku nawet powiedzmy, to miasto wspomoże w remoncie. I to się udało, panie radny. I to jesteśmy w trakcie. Jesteśmy w trakcie. W tej chwili maszyny usuwają tę starą nawierzchnię, bo to tam taki skruszony asfalt był i będzie położona nowa nawierzchnia, czyli to w formie chyba kostek. Już został oddany plac zabaw. Na ostatnim takim spotkaniu poświęconym, to był Dzień Działkowca, był tam obecny pan prezydent, otwierał nawet ten plac zabaw. No i apelujemy do innych ogrodów działkowych, otwierajcie się, bo po prostu naprawdę Wrocław ma sporo zieleni. Ale ogrody działkowe mogą być też tym elementem, gdzie chętnie mieszkańcy Wrocławia wybiorą się i o to apelujemy. Jest kilka ogrodów. Dokładnie, panie radny, ale realizator mi tutaj znać, że musimy kończyć, więc kończymy tym apelem do ogrodów działkowych, żeby się otwierały. W zamian radni, prezydent Sutryk, no coś tam naprawią, wyremontują, żeby wszyscy mogli z tego korzystać, żeby były to faktycznie publiczne ogrody działkowe, a nie tylko przeznaczone dla garstki mieszkańców. Panie redaktorze, jeśli można, podsumowanie roku działalności pana prezydenta
dokona sam pan prezydent 17 listopada w niedzielę o godzinie 14 w Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Wystawowej 1 i tam odniesie się na pewno i do tych punktów, które zgłasza jako swoje uwagi opozycja i to, co zostało wykonane przez na pewno miasto. Tam będziemy z kamerą. Państwu już dziękujemy. Naszym gościem był pułkownik Andrzej Puzio, radny miejski Koalicji Obywatelskiej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.